Mam do Siepna. Do Rzepina. 6 minut. Dokładnie tyle czasu na znalezienie właściwego peronu i pociągu miał pan Aleksander. Mamy jeden pociąg i mam drugi pociąg. Ja nie wiem, jak to jest. Nasz rozmówca nie ukrywał, że odnalezienie konkretnego przystanku było dla niego nie lada wyzwaniem. Godzina odjazdu ma pan 11:08? No to już za chwilę, nie? Zdaniem pani Marty, dla osób, które regularnie korzystają z dworca głównego w Poznaniu, odszukanie właściwego peronu nie jest większym kłopotem. Gorzej, jeśli ktoś jest tu po raz pierwszy. Dla mnie nie ma jakiegoś takiego dużego problemu, ale dla kogoś, kto pierwszy raz jedzie, to na przykład ten 4B peron wysunięty tam, gdzie sobie ktoś myśli, że jeszcze mam 3 minuty, a potem biegnie na przykład aż tam na sam koniec, bo też nieraz biegłam, no to może być uciążliwe, może być. Odległość między tymi peronami to kilkaset metrów, a przecież 4A i 4B pomylić nie trudno. Wystarczy wyjść z tunelu złymi schodami. Zresztą o 4A mówi się często, że to przedłużenie peronu 4, a 4B to przystanek przy dworcu letnim. Nie mam z tym większego problemu, aczkolwiek kiedy się tutaj przeprowadziłam, był z tym delikatne utrudnienie. O potrzebie nowej numeracji peronów mówi się od dawna. Istniejący układ przestał mieć logiczny sens, od kiedy dworzec nie jest już w centralnym punkcie między torami. Od otwarcia nowego gmachu minęło już 8 lat. Żeby pogłębić ten nieporządek, to po jednej stronie peron A jest po północnej części od budynku dworca, na drugiej stronie jest po południowej. Wszyscy to czujemy, trzeba to zmienić, jest okazja. Tą okazją jest zbliżające się otwarcie nowego peronu, który roboczo nazwano 3A, a także tunelu dla pieszych w kierunku dworca PKS. Jacek Jarzyna w maju przypominał na naszej antenie, że Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania przygotowało ankietę w sprawie zmian numeracji peronów, a wnioski przekazało do PKP i Ministerstwa Infrastruktury. Z poznańskiego oddziału przyszła odpowiedź, że PKP od kilku lat pracuje nad tą numeracją. Za to kilka dni temu posłanka Lewicy, która pytała ministerstwo o przyszłość starego gmachu dworca, otrzymała informację, że najbliższą inwestycją i zmianą na poznańskim węźle będzie właśnie zmiana numeracji peronów. Choć nie wiemy jeszcze jaka. Ministerstwo Infrastruktury zobowiązało się, że będzie to już do końca przyszłego roku, zaraz po tym, jak zostanie wyremontowany czy skończona przebudowa peronu 3A. Posłanka pytała też o przyszłość starego gmachu dworca, ale w odpowiedzi z ministerstwa pojawił się jeden nowy termin, który nie oznacza nawet rozpoczęcia remontu czy przebudowy. Z odpowiedzi ministra infrastruktury dowiadujemy się też, że zbada potrzeby transportowe, transportu kolejowego i ruchu pasażerskiego na węźle kolejowym w Poznaniu. Zbada je, tylko że do końca 2023 roku. W maju PKP SA informowało, że do końca 2023 realne jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dworca. Dziś komentarza ze strony PKP nie udało nam się uzyskać. Maciej Szefer, Puls Dnia.